Dzisiaj będzie na poważnie, więc... Ty! Oglądaj! Cześć i czołem, moi przyjaciele kajutowicze. Witam was serdecznie w następnym odcinku mojej trekkerskiej kajuty. Dzisiaj będzie poważnie. Dzisiaj chciałbym krótko, ale poważnie pogadać z wami na jeden bardzo ważny temat, o rzeczach, które dzieją się w tej chwili na naszym europejskim podwórku. Zawsze lubiłem o sobie myśleć w takich kategoriach, że generalnie może nie jestem dobrym człowiekiem, ale nie jestem złym człowiekiem. Lubiłem o sobie myśleć w kategoriach, że nie jestem rasistą. Ale w ciągu ostatnich 2 tygodni coś się zmieniło. Odkąd zaczęło być głośno o tych imigrantach, którzy tak tutaj prą do nas na zachód, stałem się rasistą. Bardzo przykro mi, że tak mówię, ale stałem się rasistą. W jednym z odcinków niemieckiego prawie codziennika tłumaczyłem wszystkim, że nie można być rasistą, że nie można swojej wiedzy na temat ludzi opierać na podstawie ich religii, kraju czy czegoś takiego. Ale to, co obserwuję w związku z tym napływem tych muzułmanów, powiedzmy sobie otwarcie, do Austrii, do Niemiec, napawa mnie swojego rodzaju przerażeniem. Wiecie, ciężko mi o tym mówić, bo sam w jakiś sposób jestem imigrantem, tak? Jestem tutaj na niemieckiej ziemi, emigrowałem z Polski, bo w Polsce było ciężko i próbuję się tu jakoś zasymilować. I mówię, dlatego jest mi ciężko o tym rozmawiać, ponieważ sam jestem imigrantem. Bo powiedzmy sobie szczerze, ci ludzie nie chcą przybyć tutaj, żeby się zasymilować. Oni nie chcą przybyć tutaj, żeby pracować, żeby funkcjonować w społeczeństwie. Nie. Oni prą tutaj dlatego, że Niemcy są jednym z bogatszych krajów, jak nie najbogatszych w Europie, i chcą ciągnąć z tego kraju jak się da. Uważam, że to jest nie w porządku. Jeżeli przyjeżdżasz do jakiegoś kraju, zacznij pracować, zacznij się utrzymywać, a nie przyjeżdżasz po to, żeby brać, tylko i wyłącznie brać. To jest raz. Druga rzecz, że ludzie, którzy przyjeżdżają za granicę, bez względu na to, do jakiego kraju, i chcą osiąść, próbują się dopasować w jakiś sposób, tak? Ale ci ludzie, którzy teraz prą, słuchajcie, oni nie chcą się zasymilować. Oni nie chcą się zasymilować. Ciągnie do nas armia iluś tam tysięcy młodych facetów. Ci ludzie, jeżeli już gdzieś się zatrzymają, gdzieś spróbują osiąść, ściągną tu swoje rodziny zgodnie z prawem Unii Europejskiej. Muzułmańskie rodziny zazwyczaj są duże. Więc przemnóżcie sobie, powiedzmy, te... Nie wiem, ile ich dokładnie jest. Na rybkę rzucam w tej chwili. Na rybkę, tak? Zupełnie na rybkę. 100 tysięcy osób. Przemnóżcie sobie to razy 5. Średnio. Żona, 3 dzieci. Gdzie zazwyczaj u muzułmanów jest tak, że tych dzieci jest więcej. To nam daje już 500 000. I wiecie co? Oni nas zaleją. To nie jest kwestia tego, że my możemy się jakoś bronić przed tym. Nie. My się tak wszyscy chcieliśmy zawsze być otwarci i w ogóle nowoczesny świat, co będziemy się bronić przed ludźmi. Okazuje się, że tak, że przed niektórymi ludźmi trzeba się bronić. A zwłaszcza przed tymi ludźmi. Jak powiedziałem, w jednym z odcinków niemieckiego prawie codziennika mówiłem o muzułmanach, ale mówiłem o muzułmanach, którzy właśnie są zasymilowani, którzy potrafią żyć w społeczeństwie europejskim. To
to, co teraz tu ciągnie do nas, nie będzie się chciało zasymilować. Oni uciekli niby od wojny, tylko po to, żeby rozpętać następną, religijną wojnę. Ja się temu sprzeciwiam. Jestem na nie. Uważam, że każdy kraj, który wpuszcza tych ludzi, każdy rząd, który pozwala tym ludziom wejść na swoją ziemię, to jest rząd zdradziecki. Bo on pozwala, żeby ktoś bezkrwawo zabierał sobie jego kraj. Bo do tego to dąży. Dobrym przykładem tego, co się będzie działo w Europie, jest Wielka Brytania. Wielka Brytania wpuściła tych ludzi na swoją ziemię, bo mieli dobre serce i teraz mają z tego tytułu tylko i wyłącznie problemy. Nie dalej jak dzisiaj rano czytałem na stronie bodajże londynek.pl, że muzułmanie żądają od władz miasta zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach. I to nas czeka, jeśli pozwolimy im wejść na naszą ziemię. Pytacie, skąd taka postawa i dlaczego tyle zaciętości? Powiem wam dlaczego. Taka postawa wynika z tego, że ja nigdy, ale to nigdy, nie zostanę muzułmaninem. I nie uśmiecha mi się, żeby ktoś obcinał mi potem głowę tępym nożem na wizji telewizja Al Jazeera. Nie wyobrażam sobie tego, jak to może dalej wyglądać. Z tego wykluje się na pewno coś złego. Złego dla normalnego, cywilizowanego świata. Bo oni nie niosą ze sobą pragnienia wspólnego, jakiegoś fajnego życia ludzi różnych wyznań ze sobą. Nie. Nie. Oni niosą pochodnie muzułmaństwa, która po prostu płonie i która ma się rozszerzyć po całej Europie. Szczerze boję się tego. Boję się tego. Gdyby ktoś mnie spytał, choć wiem, że nie spyta, co zrobić w tej sytuacji, powiem krótko. Gdybym ja był u władzy, moją pierwszą decyzją byłoby uszczelnić granice, tak żeby nikogo nie przepuszczać i ustawić na granicach po prostu armatki do strzelania solą. I strzelałbym każdemu, który przekroczyłby granicę, strzelałbym w dupę solą, żeby wiedział po prostu, jak to boli i żeby spieprzał jak najdalej. Specjalnie nie mówię o tym, że strzelałbym z ostrej amunicji, żeby zabijać, bo nie o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi o to, że po prostu ci ludzie powinni zostać u siebie. Mają swoją wojnę i niech ją sobie po prostu rozwiążą na swój sposób, a nie przynoszą ją do Europy. No i teraz jeszcze pytanie za 100 punktów. To jest armia. To jest cała armia młodych, silnych, zdrowych ludzi. Dlaczego oni nie chwycili za broń i nie bronili swojej ojczyzny? Dlaczego nie próbowali czegoś z tym zrobić, tylko ruszyli na Europę? Dlaczego? Ja wam powiem dlaczego. Bo łatwiej jest wysłać z dynamitem w Dubsku po prostu jednego najsłabszego kolesia i patrzeć, jak detonuje budynek, niż stanąć w szeregu razem z innymi i ryzykować swoje życie. Oni nie chcą walczyć za swoją ojczyznę, nie. Oni są za słabi psychicznie do tego. Ale wysłać jakąś ofiarę, żeby zabiła przy okazji niewinnych ludzi, to oni są mocni. Oglądaliście kiedyś Archiwum X? Jeżeli ma być szczery, to wolałbym kolonizację Ziemi przez kosmitów, niż kolonizację Europy przez muzułmanów. To by było tyle na dzisiaj. Kto uważa, że mam rację, łapkuje w górę. Subskrybujcie, piszcie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Zdrawiam.